jest zakończenie naszego konkursu grantowego Wspieramy Rozwój. Po raz drugi w tym roku przeznaczyliśmy na granty 1 000 000 zł. 72 instytucje, osoby wygrały takie granty. Wielkość grantów to od 5 do 30 tysięcy złotych. Mieliśmy ponad 2000 wniosków, także zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Po to pracujemy, żeby zarabiać, po to zarabiamy, żeby dalej inwestować, a to jest też sposób na dzielenie się pieniędzmi, bo oczywiście inwestujemy setki milionów złotych, a to też jest sposób na dzielenie się z tymi z innymi poprzez to, że zainwestowane pieniądze tworzą miejsca pracy, że tworzą podatki dla lokalnych społeczności, że tworzą podatki dla państwa. Dobre wyniki zawdzięczamy naszym konsumentom, naszym klientom, naszym kooperantom. To, że oni mogą dzisiaj lepiej żyć, mają więcej pieniędzy, przynoszą do naszych sklepów, do naszych odbiorców te pieniądze, to jest też efekt dobrej zmiany. Ja nie boję się w sposób wyraźny o tym mówić, bo no mam szereg przesłanek, dowodów na to, że jest po prostu w gospodarce wyjątkowo dobrze i to zawdzięczamy też uszczelnieniu systemu finansowego.